pomyślałam, że może być to ciekawe. Mogą tutaj być różnorakie dźwięki. I też nie ma co przedłużać, tylko będę pokazywać. Okej. No więc może tak. Nie wiem, czy mogę pokazywać tutaj marki. Głównie kupowałam w sklepach Pepco, Action i w Carrefourze. Próbowałam kupować w miarę jak najtaniej, dlatego że muszę zaciskać pasa. Mam bardzo dużo wydatków, ale na takie pierwsze, takie wiecie, pierwsze dodatki, wyposażenie do mieszkania, żeby móc coś zjeść i tak dalej. Biały, szary i czerń. Czarny, odcienie szarości i tak dalej. Oczywiście nie wszystko jest człowiek w stanie dostać w tych kolorach. Też nie zastanawiałam się, w jakim stylu bym chciała mieć mieszkanie i tak dalej. Po prostu kupuję, co mi się podoba w danej chwili. I tak to jakoś jest taki miszmasz momentami. Więc tak, mimo że próbowałam jak najtaniej rzeczy, to i tak zapłaciłam trochę, sporo, ale zaczynamy. Okej. Pierwszy będzie taki szklany pojemnik do przechowywania z pokrywką z drewna akacjowego. Nie mam długich pazurków. Niestety zawsze mówię w filmie, nie wiem dlaczego.
około do 10. To takie talerzyki już mniejsze, na jakieś ciastko. Na deser. Musi być takie, wiecie, taka ciężkość, bo stwierdziłam, że jak będę miała salon cały na biało, czarna sofa na różne takie półki a la więzienne, kredensy przyszklone, to będzie fajnie wyglądać, taki a la imitacja kryształu, bo to jest takie szkło, ale takie, wiecie, tańczej jakości, bo to jest lekko. I kupiłam sobie takich 6, ale będę musiała zapewne to kupić. Takie coś mi się bardziej właśnie podobało niż te zwykłe takie, wiecie, takie pełne kieliszki na wino, takie gładkie. Thank you.
niestety napisane, co to za wzór, ale taki ala beton, szary. Oczywiście kupiłam sobie dwie takie bawełniane ścierki.
ogólnie się skończy.